Siemano, witajcie z tej strony Wayne i dzisiaj gramy sobie w Bed Wars, dokładnie tak, Minecraft Bed Wars, i chciałbym was poinformować o pewnej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie ruszyłem ze swoim sklepem z koszulkami, są już pierwsze nowe wzory. Oto pierwszy wzór to Wojan Team, jak widzicie tak się prezentuje, więc jeśli komuś by się spodobało, jeśli ktoś chciałby taki wzór, jest również dostępny już drugi inny wzór, to wbijacie na sklep w pierwszej linijce opisu jest właśnie sklep, na który możecie wbić i jeśli jakiś wzór wam się spodoba, możecie jak najbardziej zobaczyć, może kupić, co jak co, ale wzory mi się naprawdę bardzo podobają i na pewno będę chciał w nich chodzić, bo zobaczcie, kozacka koszulka, no zobaczcie, to jest mój skin w Minecraft. To jest mój skin z mieczykiem, tylko teraz moja zbrojka to zasłania, ale taki właśnie jest mój skin i taki właśnie, taką właśnie chciałem koszulkę i teraz wreszcie ją mam. No, także tutaj ziombel tam coś się już wykombinował, wybudował drewnianego, to my sobie do niego pójdziemy, co jak co, ale trzeba atakować przeciwników, trzeba ich jak najszybciej rozwalić, ponieważ taka jest taktyka nasza, od razu lecieć do przeciwników i ich niszczyć, dokładnie tak. Poza tym bardzo dużo osób, on już zabudowuje tym. Ej, ja nie wiem, czy ja tak wyrobię się. Ojoj, dobra, jednak trzeba będzie chyba kupić coś, żeby go rozwalić tam, bo tak sobie nie dam rady. No, poza tym pełno osób pyta się, jak tam z serwerem. A więc chcę wam was poinformować, że serwer będzie już niedługo, myślę, że na początku roku szkolnego, albo nawet na końcu wakacji, tak na końcu. To jeszcze, zobaczę, ponieważ trzeba go dopracować, ponieważ będzie naprawdę kozacki i nie chcemy popełnić jakiejś wpadki, więc po prostu musimy pracować nad tym serwerem teraz non-stop. Dobra, lecimy sobie do tego ghostka, który tutaj jest. Zaatakujemy go i mam nadzieję, że wygramy. Dobra, jak na razie wszystkie teamy się trzymają, więc całkiem fajnie, dużo teamów się non-stop trzyma. Oj, ten ziombel tutaj non-stop zabudowuje to, ale my mu nie damy. My mu nie damy i papa. Haha, i teraz zobaczcie, tyle obudowywania, a my żeśmy go zniszczyli dosłownie w chwilkę. Jeszcze 7 złota dostaliśmy od niego, dzięki. Dzięki. Co jest ziombel? Co jest ziombel? Ziombel tak się tutaj kryje. A my cię mamy! Haha, papa, ziombel, nie ma cię już. Haha, już nie jesteś ziombelem, bo cię już nie ma. Dobra, widzicie, tak się właśnie eliminuje przeciwników w trybie now. W trybie now został wylaminowany. No, dawno tak nie mówiłem, wylaminowane. Dobra, mamy tutaj wszystko przygotowane. I teraz sprawdźmy, nikt się do nas nie dobudował? Nikt, no to super. Ja bym sobie tutaj chętnie zrobił jakieś schodki tutaj, żeby dostać się na to moje tutaj cudo, co wybudowałem. Na ten mostek, którym dobudowałem się i zniszczyłem mojego przeciwnika. Wow, co to? A dobra, już myślałem, że on tutaj coś budował. Tak się dziwiłem, jakim cudem, że on tam zabudowywał łóżeczko. A tu jednak coś takiego. Dobra, już jesteśmy prawie, więc luzik, arbuzik, dobra, jesteśmy. I uciekamy sobie na środek może, co? Pozbieramy sobie emeraldy i jak najszybciej kupimy łuk, ponieważ wiecie, co to jest łuk. Łuk to wygrana arenka. No, a jeśli chodzi o sklep z koszulkami, to planuję o wiele więcej kozackich jeszcze wzorów. Chociaż nie ukrywam, te, które teraz są, no nie wiem, czy wpadnę na lepsze, naprawdę, to są najbardziej kozackie wzory, jakie kiedykolwiek widziałem, także naprawdę polecam wam je kupić. Chciałbym zrobić również limitowaną wersję, więc śpieszcie się kupować, zobaczymy później, jak długo jeszcze będą, ponieważ chcę dodawać cały czas nowe wzory. Więc na luzie możecie jak najszybciej kupować, żeby później nie było, że nagle znikną. No dobra, lecimy sobie szybko teraz tutaj i kupujemy łuk, tak, łuk, ponieważ mamy już dostatecznie dużo emeraldów, aby to zrobić. A łuk jest jednak bardzo ważny, łuk to najważniejsza rzecz. Pamiętajcie, łuk to wygrana arenka, no proste dodawanie jej. Normalnie 2 plus 2, łuk równa się wygrana. Ej, faktycznie to się zrymowało. Dobra, kupujemy teraz dużo tego, super. Nie ukrywam, że przydałoby nam się, ile osób ginie. Zostały tylko 2 teamy z łyżeczkami, ja już chcę mój serwer, bo tutaj za szybko trwają arenki. Na moim serwerze mam nadzieję, że będą troszeczkę dłużej. Zobacz, jeden team został z łyżeczkiem. Co się dzieje, moi drodzy, co się dzieje? Ej, to się robi niedobre. Dobra, różowy został kompletnie zjedzony, a on się chciał tutaj dobudować, więc dobrze mu, tak? Dalej, żółty naprawdę atakuje tych innych przeciwników. Okej, niech sobie tam atakuje. My będziemy zbierać sobie emeraldy i będziemy się zbroić na nich wszystkich. Haha, tylko chciałbym sprawdzić, gdzie tutaj są właśnie te wszystkie osoby, które się tak klepią non-stop. Mam nadzieję, że nie idą do mojego łóżeczka i nie chcą mnie zniszczyć, bo to nie byłoby fajne. Dobra, podejdziemy sobie tutaj na ludzie. Hejo. O, bo jakbym się przez... Wow, żółty.
O, żółty! Jest! Papa! Papa, żółty! Nie macie! Goodbye! Boję się tylko, gdzie może być ten biały. Halo? Białe? Białe? Ej, biały? Biały, mam nadzieję, że nie poszedł do mnie, nie? Mam nadzieję, że do mnie nie poszedł. Czemu tutaj były dwa emeraldy, teraz nie ma żadnego? Co jest? A, dobra, bo mam je tutaj. Okej. To było dziwne. Ale mamy przynajmniej emeraldy. Sześć, aż sześć emeraldów, no to super. Ja bym sobie chętnie chciał tutaj wrócić. Nie mam nadal pojęcia, co z tym żółtym cwaniakiem i tamtym gostkiem białym. Mam nadzieję, że ten biały mi nie niszczy właśnie łóżeczka, ponieważ to nie byłoby fajne, nie byłoby super z jego strony. Biały, zostaw moje łóżko! Zostaw moje łóżko, co ono ci zrobiło? Dawać mi lepiej emeraldy. Dobra, uciekam, bo mam 9 emeraldów, a to bardzo dużo emeraldów. Można z tymi emeraldami zrobić już tyle kosackich rzeczy. Na pewno zrobię sobie chyba zbrojkę, co? Zbrojka jest jednak ważna, chociaż nie jestem pewien, czy do końca chcę tą zbrojkę. Może... What? Biały już tutaj jest? Biały już tutaj jest? Dobra, cio, tak się skryjemy. Tak się skryjemy tutaj. Biały już tutaj jest. Dobra, widzimy białego. Dobra, jest tam. Idzie? Idzie. Zobaczcie, jaką ninja zrobię. BAM! Ale to zrobiłem! Ja nie mogę, ale to zrobiłem! Wow, biały, nie miałeś szans! On tam sobie trzymał TNT, a ja go tak porobiłem, że to nie było... Nie mam pytań w tym momencie, nie mam pytań! Biały, nie miałeś szans już od początku w ogóle, kiedy wbiłeś na tą arenkę, ponieważ ja na niej byłem! Haha! No jak zwykle skromny Wojtek, co tam, jak zwykle jestem skromny, ale cicho. No dobra, weźmiemy sobie teraz ten obsydian i spróbujemy sobie zabudować nasze łóżeczko. Czy ja słyszałem jakby perełkę? Mam nadzieję, że to nie była perełka. Mam nadzieję, że w ogóle tamten gostek nie idzie do nas. Ponieważ to nie byłoby fajne, kiedy my tutaj zabudowujemy obsem, a on nagle do nas wbija i mówi: siema, rozwalę ci tego obsa. Znaczy nawet nie obsa, bo nie zdążył zabudować, elo. To nie byłoby fajne, także trzeba szybko zabudować. Mamy już wszystko pięknie, ładnie. Teraz sobie zabudujemy tak, żeby kolo się kompletnie nie skapnął, że my tutaj mamy... O, on sobie spadł. To chyba nie jest za dobry grad. No ale dobra, zobaczymy. Ja bym chciał zrobić super ekstra bazę, ponieważ naprawdę dawno takiej bazy nie robiłem. A jako, że jest sytuacja, w której został jeden żółty, moglibyśmy się troszeczkę z nim pobawić, ponieważ nie wiemy, moim zdaniem nie jest to jakiś super ekstra prost ten gostek, ten żółty, więc chciałbym to wykorzystać i najchętniej go po prostu rozwalić, ale do tego potrzebujemy tutaj szkło, aby TNT nam nie wybuchł. O nie! Czemu to jest tak ograniczone, że już nie da się dalej budować? To jest niefajne! To jest niefajne, ja bym chciał, żeby to było lepsze, lepiej zrobione. O, dobra, szybko podejdziemy sobie tak, obudujemy tutaj jeszcze resztę, że szkiełkiem, żeby nam nas nie zaatakował. Może może zrobilibyśmy trolla i po prostu podmienili bazy. Mamy niebieską wełnę, moglibyśmy tam zamienić tą niebieską wełnę, tam gdzie jest to, czym to się robiło? O, to czerwone, moglibyśmy to zamienić na niebieskie, a niebieskie na czerwone, tylko nie ma dostatecznie dużo czerwonej wełny chyba z tego, co widzę. No nie, dobra, także trzeba będzie poszukać może jakiegoś innego teamu, który byśmy mogli sprankować w taki sposób, po prostu gdzieś indziej zrobić naszą bazę, taką naszą, że to nie byłaby nasza baza, ale niby żeby była, no wiecie, o co chodzi, taki troll już kiedyś robiłem. Dobra, także lecimy sobie szybko tutaj na górę, aby rozwalić jak najwięcej teamów. No, to znaczy jeden team został tylko, żółty! Ej, tam jest żółta wełna, to tak jakby ten żółty tutaj gdzieś był. Już do mnie szedł, ale chyba nie idzie, co? Nawet jeśli by szedł, no to hello! Ja mam obsydian, mordo! Ja mam obsydian, ty mi nic nie możesz zrobić! Ja mam obsydian i nie zawaham się go użyć! Haha! Dobra, dawaj mi szybko, emeraldy! No, potrzebujemy w sumie 10 emeraldów z tego, co widzę, chyba będziemy potrzebować. Chociaż nie wiem, za ile jest zbrojka. Czy zbrojka jest za 6 emeraldów? Już zapomniałem, tak, za 6 emeraldów. Ło, dobra, to będziemy mieć teraz 10 chyba z tego, co widzę. Więc na ludzie będziemy mogli zrobić sobie i zbrojkę, i mieczyk, i będziemy niezniszczalni na Bedwars. No bo wyobraźcie sobie, diaksowy mieczek. Dobra, gdzie ty tam biegniesz? Ty, on mnie zauważył? Chyba mnie zauważył, ej, nawet ci nie spojrzał na mnie, ale niby mnie zauważył. Dobra, mogłem się troszeczkę ukryć, to fakt, ale chciałbym go tak czy siak zrzucić, co nie byłoby śmiesznie. Ała, straciłem HP, ała.
Dobra, gdzie jest ty żółty? Co ty tam kombinujesz? A ty cwaniaku, widział mnie, dobra, już mnie widział, no to ja idę się uzbroić. Ja idę zrobić diaksą. Okej, TT napisał, nie wiem o co chodzi TT. Ja idę zrobić diaksową zbrojkę, diaksowy mieczek i gościu, żadne TT ci nie pomoże, nie? Żadne TT ci nie pomoże, gościu. Na moją bazę, spójrz na tą bazę i powiedz, czy to nie jest cud. Cud po prostu, cud. Zabieramy sobie szybko zbrojkę. Co ja zrobiłem, nie tą zbrojkę? O, dobra, chyba jej nie kupiłem na szczęście. No i najsik, no i najsik. Mamy rozwinięte na maksa. Ale nie ukrywam, że przydałoby nam się lepsze rzeczy tutaj by nam się przydały. O, tak. No i mamy na maksa wszystko zrobione. Dobra, super, możemy iść rozwalać. Nawet jeśli będzie miał obsa, nie ma z nami szans. On tam sobie lata z tego co widzę. No dobra. On już jest coraz bliżej jest. Tak właściwie. To my sobie pójdziemy tutaj. Czy on w ogóle wie, że my wiemy, że on tutaj jest? BOOM! Wow, wow, BOOM! Blisko, 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 widzicie? Jakoś, jakieś tam zostało jeszcze skrzydła. Elo. Elo. Ha! A żeś oberwał! Ha! Żeś oberwał! Puu! Uwaga! Puu! No nie! On tam kupuje, a ja go nie mogę trafić! Jest! No, i co? I co? To ja może sobie do ciebie pójdę, co? Gdzie ty masz w ogóle bazę? Dobra, tam masz bazę. Dobra, widzę tą twoją bazę. Czy on w ogóle wie, że ja do niego tutaj biegnę? Bo już myślałem, że on jest tam! Ale jeszcze nie. BOOM! Jest! Trafiony, zatopiony! 41 strzał jeszcze. Łe, luzik. Damy sobie z nim radę. Weźmiemy tylko sobie te emeraldy wszystkie. Co on tam w sumie kombinuje, co? Co on tam w sumie kombinuje? My mamy nad tobą przewagę, bo jesteśmy od góry, możemy cię tak rozwalać, tak mamy... O! Super! Kolejny raz dziabnięty! Ha! W tym momencie nie masz szans. Dobra, lecimy do niego chyba, co? Lecimy chyba do niego. Zresztą, zanim on zniszczy naszą bazę, no to trochę czasu ci może zejść, gostek. Trochę czasu ci może zejść. Weźmiemy sobie, szybko do niego tutaj pójdziemy. Oj! On ma jakoś dziwacznie tutaj zrobione. Tak, dobra, no to pójdziemy sobie do niego tak. Co on tam kombinuje, w każdym razie nie wiem. Ale my sobie pójdziemy tutaj i jak najszybciej go zniszczymy. Dobra, rozwalone. Teraz wracamy do nas. On już pewnie do nas biegnie, ale to nie zmienia faktu, że mamy jeszcze szansę tam go dogonić i mam nadzieję rozwalić. Zresztą, no mówię, jemu troszeczkę sporo może zejść czasu na rozwalenie naszej bazy. Obsydian jednak troszeczkę zajmuje czasu. Do tego on nie ma... A spadł! Jaki samobójca! Najgłupsza śmierć w Minecraft Bed Wars! Jak on to zrobił? Napisze nawet XD! No, tak czy siak, ludzie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. Pamiętajcie, że w sklepie można kupić już takie oto wzory Voyant Team oraz inny jeszcze jest wzór. Polecam wam zajrzeć do sklepu, no i wybrać wasz ulubiony wzór. Tutaj właśnie taki obecnie noszę, ale mam jeszcze jeden, który będzie na inne odcinki. Polecam wam bardzo serdecznie, pierwsza linijka opisu, wbijajcie, a ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!